Kochani, w życiu tak jakoś jest, że coś się zaczyna, coś się kończy. Kończy, zaczyna i taki nieustanny przepływ tych początków i końców. I tym razem też tak się dzieje u mnie. Długo się nosiłam z tym, żeby wam jakoś o tym powiedzieć. To znaczy, już wiedziałam od jakiegoś czasu. Nawet moim siostrom przez jakiś czas nie mówiłam, no ale dobrze, już one wiedzą, więc wam też mogę powiedzieć. Pewną sugestię może wam dawać walizka. Kochani, musicie mi to wybaczyć. Po prostu nie mogłam się oprzeć. Nie mogłam się oprzeć. Musicie mnie przyjąć jako mnie, która... No po prostu muszę czasami wam puścić takie oko jak tym razem. A więc puszczam wam to oko. Nie bójcie się. To dobro, które się dzieje, to wyjazd za wielką wodę. Ale tym razem za tą wielką wodę nie jadę sama, nawet nie jadę tylko z jedną z moich sióstr, ale jadę z wami. Zabieram was ze sobą daleko, 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 do dwóch Ameryk. Będą Stany Zjednoczone oczywiście i będzie też Kuba, jak nam się wszystko uda załatwić, tak jak tam, żeby się w ogóle tam dostać. To jest trzy światy. I będzie Brazylia, także podróże wielkopostne. Takie wypadły, zabieram was ze sobą, ale w związku z tym na chwilę trzeba nam zapauzować podcasty. Na chwilę zbliżenia robią pauzę. Ta chwila co prawda trochę potrwa, więc będziecie musieli się uzbroić w cierpliwość. No to tutaj was proszę o miłosierdzie, o cierpliwość, o wyrozumiałość, ale wierzę, że wszystko Pan Bóg daje po coś. Mamy już 6 odcinków. Trzeba je przetrawić, trzeba mieć trochę czasu, żeby sobie z nimi pobyć, pożyć. I wiecie dobrze, że te podcasty są tylko po to, żeby was doprowadzać do spotkania. Do tego najważniejszego spotkania. Nie spotkania internetowego, tylko realnego, z realnym Bogiem, z żywym Bogiem. Więc słuchajcie tych odcinków, ile chcecie. Biegając, jeżdżąc, sprzątając, przygotowując się do świąt wielkanocnych. Słuchajcie. Ale to jest tylko pierwszy etap do tego, żebyście naprawdę z Panem się spotkali. Więc dużo takich dobrych spotkań z Nim wam życzę. Dzięki powrotom do zbliżeń lub zupełnie bez nich. Po prostu spotykajcie się z Nim ile wlezie. Pozwólcie sobie na ten luksus życia z Bogiem jak najwięcej, jak najwięcej. I te nasze podróże amerykańsko-kubańsko-brazylijskie też wam będą jakoś pomagać, mam nadzieję. Chcemy je przeżyć bardzo duchowo. Oprócz tego, że wam pokażę jakieś fajne miejsca, to też po prostu będziemy tam duchowo podróżować. Zabieram ze sobą Pismo Święte i dzienniczek, już są spakowane. I z tymi świętymi, z tą świętą księgą życia, Pismo Święte i z tym wspaniałym dodatkiem od naszej wspaniałej świętej będziemy szli głębiej, dalej w głąb, dalej w głąb. W międzyczasie będzie trochę takiej archiwalnej też przerwy, czyli odświeżymy sobie trochę takich rzeczy, które są początkami nagrań, które robiłam. Większość z was pewnie tego nie wie. Nie znacie tej siostry Gaudi sprzed iluś tam lat, kiedy pierwsze medialne rzeczy się pojawiały, więc to wam trochę odświeżymy, pokażemy wam, puścimy wam takie dobre archiwum i mam nadzieję, że z tego też dobro duchowe jakieś dla was się będzie działo. Ci, którzy tego nie znają, to będzie pierwszy raz. Ci, którzy już to słyszeli, to będą mieli odświeżenie, takie wielkopostne odświeżenie, może umartwienie, też dobrze. Kochani, więc to wszystko się będzie działo w najbliższych tygodniach, a potem zaraz
mała walizka, duża walizka i ruszamy za wielką wodę. Także śledźcie najbliższe tygodnie, trwajcie w napięciu, pomódlcie się też za nas, bo trochę jeszcze przygotowań przed nami. I będziemy ruszać, będziemy Wam relacjonować na bieżąco na Facebooku, Instagramie. Na YouTubie się będą pojawiać też już ładnie zedytowane fragmenty, vlogi. Zobaczymy, co Pan Bóg z tego zrobi. Jesteśmy otwarci na słuchanie tego, czego On chce i jaką to wszystko będzie miało formę. O, właśnie, i pytanie do Was. Jak zatytułować te nasze vlogi? Chcemy zostać w rytmie niedzielnych wieczorów, jak najbardziej. Niedzielne wieczory zostawcie dla Blisko Rachamim. Teraz trochę archiwum pójdzie, a potem już te vlogi z naszej podróży. Jak je zatytułować? Jak się może taki duchowy, podróżniczy vlog nazywać? Pytanie do Was. Bardzo bym chciała, żebyście tutaj pomogli w tym twórczym burzomózgowaniu i usłyszeć, jakie są Wasze pomysły. Czekam na Wasze komentarze, na Wasze podpowiedzi. Liczę na Waszą modlitwę. Wy jesteście w mojej, w naszej, codziennie. No to pa! Z Bogiem! Lecę! Powoli, ale lecę!